Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Jan Krzysztof Duda, wicemistrz świata w szachach błyskawicznych. Po raz kolejny ten tytuł dzierży nasz polski super arcymistrz. Wielkie, wielkie gratulacje. Przypomnę tylko dla osób, które jeszcze są niewtajemniczone. Janek walczył o złoty medal w dogrywce z Maksymem Wasielagrawem, super francuskim arcymistrzem. No, gratulujemy oczywiście Francuzowi złota w dogrywce. Janek przegrał trzecią partię, no i już musiał uznać wyższość przeciwnika. Morderczy turniej, na pewno kondycyjnie trzeba było to mocno, mocno wytrzymać. Z niespodzianek takich negatywnych, no to Magnus Carlsen bardzo daleko, na pewno też turniej mu po prostu nie szedł. No zwykle tak bywa, że jak nie idzie, to nie idzie. Janek tutaj zapewnił nam mnóstwo emocji, dużo partii na sekundach rozgrywał. A teraz przedstawię partię, która była ostatnią w tym turnieju z rosyjskim no świetnym blitzkarzem Władysławem Artmiejewem, 2830 w blicu, no to jest pokaźny ranking. Bardzo sympatyczny Rosjanin, po partii fajnie zagadał, ale tutaj, moi drodzy, przejdźmy od razu do analizy partii, która była naprawdę ciekawa. D4, tutaj przede wszystkim bardzo duże nerwy, bo zwycięstwo jednego z tych zawodników dawało szansę właśnie walki o ten złoty medal. Posunięcie D5, posunięcie C4, E6, Rosjanin, skoczek F3 zagrywa Janek, skoczek na F6 i skoczek na C3. Skoczek zagrywa na D7, normalny gambit hetmański i teraz posunięcie hetman C2. No ten ruch mi się bardzo podoba, to jest jedno z wielu odpowiedzi białych właśnie na ten system. Tutaj nie wpuszczamy przede wszystkim skoczka na E4. Jeżeli na przykład czarne by wybiły na C4 piona, no tak się mogłoby zdarzyć, no to moglibyśmy na przykład zagrać E3 lub E4, na przykład ruch C5, żeby grać aktywnie czarnymi, no to tutaj też jest kilka możliwości. Można wybić gońcem, można wybić na C5, po wybiciu na przykład gońcem jest wybicie gońcem na C4. Niby symetryczna pozycja, ale to białe tutaj są nieco przyjemniejsze z uwagi na wyższego piona, szybkie wyprowadzenie gońca, a tutaj czarny białopolowy goniec czarnych ma małe problemy z rozwojem. W tej sytuacji jednak tutaj Rosjanin zagrał goniec E7, goniec na F4, posunięcie C6, wzmocnienie troszeczkę tutaj układu pionków w centrum, posunięcie E3, roszada ze strony Rosjanina. I teraz, moi drodzy, ruch, który trzeba zagrać. Jest to ciekawe naprawdę posunięcie. Jedną z broni tutaj to można stosować na przykład wieża D1, ale ruch H3 mi się podoba bardziej z tego względu, że skoczek chętnie poluje na gońca, a goniec od razu ucieka sobie na pole H2. Widać, że jeżeli jest taka struktura pionków, no to ten goniec na D6 ciężej mu wymienić się za gońca. Ciężej zagrać po prostu gońcem na D6, żeby wymienić gońca białopolowego, czarnopolowego, białych. Ok, po ruchu H3 B6 zagrywa tutaj Władek. Moi drodzy, tutaj po biciu na D5 jest bicie pionkiem CD, co ciekawe. No i teraz w tej sytuacji Janek zagrywa goniec D3. Pewnie większość osób może się zastanawiać, dlaczego nie zagrać skoczkiem na B5. Przecież goniec ze skoczkiem tu świetnie sobie współpracują. Hetman również na wolnej linii działa. Ten goniec jeszcze nie jest wyprowadzony, więc nie wchodzi wieża. No i o co tutaj chodzi? Sprawdźmy od razu. Już powiem, że ten ruch najlepszym wyborem by nie był. To znaczy nie byłby to błąd, ale po ruchu A6 należałoby skoczkiem wrócić. Po prostu wrócić, stracić tempo. Jednakże sprawdźmy, co by było po goniec na C7. Po tym posunięciu grzecznie trzeba by było zagrać, grzecznie albo i niegrzecznie, wtrącenie goniec na B4. I po skoczku D2 tutaj hetman E7 czuje się rewelacyjnie. No i tak naprawdę pozycja czarnych jest o wiele, wiele lepsza, bo skoczek musiałby wrócić, goniec zagrywa na B7 i tam szybkie wieże wchodzą na C8. Jednakże w tej sytuacji też sprawdźmy, czy skoczek C7 działa. Otóż po tym posunięciu również jest trącone posunięcie goniec B4, król D1. No trzeba było uciekać wieża A7. Czarne się tu bardzo, bardzo dobrze czują. No więc wiadomo, że szybkie ataki mogą się skończyć tutaj niestety złą pozycją. W tej sytuacji goniec zagrał po prostu na D3 i czarne zrobiły wyprowadzenie. Czarne wyprowadziły ostatniego gońca, roszada ze strony Janka, wieża C8 i wieża z F na C1. No trzeba w ten sposób ustawiać wieżę, bo wieża się
przydaje na linii C, a wieża z A przydaje się do tego, żeby marsz pionka tutaj uskuteczniać. No i tutaj skoczek zagrał na E4. No to jest taki ważny moment w tej partii. Jednakże pozycja białych jest tu bardzo, bardzo przyjemna. Przede wszystkim według ocen silnikowych, no wiadomo, analiza w tym pomaga później i tłumaczy nas z ruchów. Przede wszystkim należałoby zagrać hetmanem na B3 lub od razu A4, próbując tam marszu pionka. Chociaż hetman B3 mi się bardziej podoba, bo naciskamy na gońca i ten ruch pionkiem A4, A5 to jest taki bardzo typowy plan. W tej sytuacji jednak Janek postanowił gońcem wybić skoczka, żeby wyjaśnić sytuację w centrum. No według silników tutaj to zagranie nie jest najlepsze dla białych, gdyż czarne tu niby wyrównują, ale no właśnie, silniki mówią jedno, ale człowiek musi grać drugie i po skoczek D2 zwróćmy uwagę, jak się zachować i czy można tego pionka spróbować zbić. Posunięcie F5 narzuca się nieco, no ale niestety hetman B3 tutaj mówi, że to jest w ogóle świetna pozycja białych. Ja się zgadzam, bo pionek E6 jest bardzo, bardzo słaby. No i tu na przykład jak król by chciał tego pionka bronić, skoczek C4 wchodzi. No i mogą być problemy ze strony, tutaj dla czarnych mogą być problemy. No, posunięcie F5 raczej w grę nie wchodzi. Skoczek na F6 zostało zagrane. Goniec E5 z taką opcją wybicia i po prostu wybicia na 4. Dlaczego by nie wziąć po prostu pionka? Ja sobie zdaję sprawę, że ten goniec mógłby stać się małym potworem, ale posunięcie F3 by zawsze tutaj króla broniło, więc no w blicu na pewno to może zadziałać. Skoczek D7 wrócił i goniec zagrał na G3. No, goniec tu się zdecydowanie lepiej czuje niż na F4, z tego względu, że czasami mogą występować wtrącone ruchy E5 i trzeba reagować od razu pionkiem, a po ruchu E5 już ten goniec nie jest atakowany na polu F4, no więc na G3 czuje się lepiej. Ale moi drodzy, sprawdźmy, czy w tej sytuacji ten skoczek nie mógł zagrać na D5. No, to by było zagranie trochę lepsze dla czarnych, ale no, trzeba by było trochę policzyć. No, przede wszystkim w szachach błyskawicznych trzeba próbować grać takie ruchy w miarę proste, żeby nie tracić czasu na głębsze myślenie. No ale widzimy, od arcymistrzów wymagamy wiele, takich topowych arcymistrzów oczywiście. No i w tej sytuacji skoczek jakby zbił pionka, to czarne mogłyby zagrać F6. Goniec na H2 powiedzmy ucieka i teraz posunięcie F5. Chodzi o to, żeby tutaj zbić na C3. No i skoczek wraca na D2. Wymiana na C3 i teraz, moi drodzy, goniec zagrywa na A3, wieża E1. Tak w partii mogłoby nastąpić. W tej sytuacji hetman D5 czułby się świetnie. Zobaczcie, grozi mat, no więc należałoby zagrać F3, goniec B4. Chodzi o to, żeby teraz bardzo, bardzo męczyć tutaj na linii C białe. No i na przykład poskoczek B1, żeby bronić jedynie piona, no to goniec A5 czułby się dobrze. I ta sytuacja no nie jest dla białych jakaś przegrana czy coś w tym stylu, ale sytuacja jest wyrównana bez pionka mimo wszystko. Wszystko, aktywność tutaj czarne mają niezłą. No tak nie poszło, tak nie poszło. W tej sytuacji skoczek zagrał na D7, goniec wrócił na H2, no i skoczek z powrotem na F6. No i tak można powiedzieć, że taka mała propozycja, przepraszam najmocniej, tutaj pomyliłem się, goniec wrócił na G3, to wcześniej mówiłem, i skoczek na F6, tak? Taka mała propozycja remisu następuje, tak wiecie, nieoficjalna, bo goniec wraca, skoczek wraca i remis. Ale remis nic nie daje tutaj białym, znaczy nie daje Jankowi szansy gry o złoto, no więc hetman zagrywa na B3. Bardzo dobre posunięcie. Hetman D7, na co w tej sytuacji goniec teraz zagrywa na E5. Zobaczcie, że skoczek już na D7 nie może wrócić. Skoczek zagrywa na D5, no i teraz sytuacja jest o wiele, wiele lepsza, bo po prostu tutaj hetman nie jest na związaniu z wieżą. Może w ten sposób. I skoczek zwyczajnie z C zbija na 4. Pionek więcej, tak na czysto. To jest dobry układ, moi drodzy. Skoczek zagrywa na B4 i tutaj Janek przede wszystkim powinien po prostu wybić wieżę i po wybiciu wieży na C8 wrócić skoczkiem. Pionek na czysto, pioneczek, jeden pionek. To ja wiem, że to tak podkreślam, ale to jest czysty pion bez żadnej wielkiej walki, ale tak nie było. Wieża zagrała na C3. Wydaje się, że to jest ruch dobry, tylko że no właśnie, czarne tutaj świetnie mają, świetne zagranie, goniec na D7, hetman zagrywa na D1 i teraz, moi drodzy, ważny moment w partii. Tutaj jakby czarne zagrały teraz ruch F6, no to białe musiałyby oczywiście uciekać gońcem i skoczek zbija na A2 i czarne miałyby tutaj naprawdę dobrą taką aktywną pozycję. No ale jak to w blicu bywa?
Błędy. Błędy się dzieją i Rosjanin zbił od razu na A2. Jest to duży błąd, co Janek wykorzystał bezbłędnie. Jak zagrać w tej sytuacji, żeby to wykorzystać? Otóż wieża od razu wymieniła na C8, wieża zbiła na C8 i bardzo ważne posunięcie terroryzujące przeciwnika, hetman G4. Pozycja białych jest fantastyczna. Wystarczy właśnie, zobaczcie, zrobić jeden mały błąd pod tytułem skoczek A2 i kontra następuje po drugiej stronie. G6, no tak grać trzeba. F6 kompletnie nie działa, bo zbijamy gońcem, no i wygrywamy pozycję, myślę, że bardzo, bardzo łatwo. No więc G6 jest ruchem obowiązkowym. Tu już panowie mieli bardzo mało czasu. No i bardzo dobry ruch. Skoczek F6, oczywiście, no wybić trzeba, bo groziło wzięcie hetmana, a goniec wybija i czarne pola trzeszczą. Przy różnobarwnych gońcach jest piękny lufcik, no tu wszystko już u białych się układa bardzo dobrze. Skoczek zagrał na B4, na co tutaj nasz arcymistrz zagrał E4, goni gońca, goniec na C6 i hetman F4, zobaczcie, prosty plan. Hetman H6, chcemy dać mata. Nie ma nic prostszego w tej sytuacji, żeby zagrać. Hetman zagrywa na E8, aby bronić się od mata, na co następuje wieża A7, no widzimy wzięcie pionka, pionek więcej, komfortowa sytuacja, no i teraz, no cóż, cóż to grać czarnymi? Hetman zagrał na F8, no to jest już gwóźdź do trumny z prostego powodu. Jakiego, moi drodzy, jak zagrać białymi? Otóż goniec E7, goniec E7 atakuje hetmana i skoczka, no więc skoczek wtrącił na D3 i po hetman E3. Rosjanin już uznał wyższość naszego arcymistrza, poddał partię. Tym sposobem Janek zapewnił sobie minimum wicemistrzostwo świata. No w dogrywce, jak już wiemy, ten mecz przegrał, ale wicemistrzostwo świata to jest ogromny sukces. Gratulacje, Jan Krzysztof Duda. No emocji tutaj zapewnił bardzo dużo kibicom. Dziękujemy serdecznie. Janek w dwóch turniejach w szachach szybkich i błyskawicznych no, wygrał około 200 tysięcy złotych, to jest bardzo dużo. Na portalach tutaj internetowych to było ujawnione, więc też powiem co i jak. No, moi drodzy, dzięki za uwagę, pozdrawiam serdecznie, kciuki w górę będą mile widziane, algorytmy YouTube'a to uwielbiają, pozdrawiam i życzę szczęśliwego nowego roku 2022, pozdrawiam, cześć.